Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. A to jest odcinek poświęcony interfejsowi, czyli odnowionej wersji aktualnej 2.62, która związana jest z wyglądem programu. Zróbmy to krótko. Pierwsza rzecz, którą zobaczycie po uruchomieniu Blendera, to jest takie logo jakby, które można zamknąć poprzez kliknięcie myszką gdzieś na obszarze tego obrazka. Mamy także opcje tutaj, np. manual, stronę Blendera. Ostatnio wczytane pliki, i także sposób wyboru klawiatury, z której będziecie korzystali w Blenderze. Obecnie zdefiniowane w niej są podstawowe tryby dla MAI, 3DS Maxa oraz Blendera, którego właśnie będę używał. Ktoś, kto przychodzi z tych dwóch programów, może mieć ułatwione życie, będzie miał takie same skróty jak się przyzwyczaił. A więc zamykam to okno i jestem w widoku 3D. Ten obszar to jest widok 3D, w którym będę pracował. Poruszanie się w tym widoku jest bardzo proste. Lewy klawisz przestawia kursor 3D. Kursor 3D można przywrócić do standardowej lokalizacji za pomocą skrótu Shift C. Shift C jak cebula. Jednocześnie przeskalowuje się ten widok tak, aby zapewnić optymalne powiększenie, dla którego widoczne są wszystkie elementy. Środkowy klawisz myszy, czyli kółko kręcone, powoduje przybliżanie się okna i lepszą widoczność. Czasami jednak to przybliżanie się nie działa. Już dalej nie mogę się przybliżyć i jest to ograniczenie wywołane poprzez wielkość skali tego widoku. W takich przypadkach wciskam kropkę na klawiaturze numerycznej. Klawiatura numeryczna to jest ta, która jest po prawej stronie, która zawiera same cyferki, znaki arytmetyczne i nic więcej. Nie jest to zwykła kropka, która znajduje się obok przecinka. A więc wciskam klawiaturę numeryczną, kropkę. To powoduje, że mój obiekt się nieco przeskalował, i teraz mogę się do niego przybliżyć jeszcze bardziej, aż wejdę do środka. Oczywiście to też jest ograniczone, ale jestem już znacznie bliżej. Teraz się cofam, kręcąc myszką, no i jestem znowuż na zewnątrz. Obracanie sceny, tak jak robię teraz, robi się wciskając kółko myszy. Nie trzeba go kręcić w tym momencie, tylko wcisnąć. Oczywiście wskazane jest posiadanie myszy trzyprzyciskowej. Prawy klawisz myszy zaznacza poszczególne elementy. Oczywiście można tutaj używać klawiszy Ctrl, Shift, Alt i będę o tym mówił w kolejnych częściach kursu, natomiast teraz powiedziałem tylko krótko o tym, jak oglądać ten widok 3D bez zbędnych szczegółów, o tym będzie później więcej. Widzimy teraz w tym programie nie tylko widok 3D, ale również różne panele po obu stronach, po wszystkich stronach w zasadzie oraz aż trzy rodzaje menu. Jedno jest tutaj, jedno jest na dole i na samym dole jest jeszcze jedno, jakby było ich mało, to jest jeszcze jedno tutaj. Te menu wszystkie związane są z konkretnymi widokami. Te widoki, które widzimy teraz na ekranie, to jest widok informacyjny, to jest ta górna część, obszar widoku 3D z panelem narzędzi otwartym po lewej stronie, obszar timelinera, dolnej części ekranu, obszar Properties ściśnięty niesamowicie wciśnięty w prawą stronę oraz obszar outlinera. Te wszystkie obszary są potrzebne przy normalnej pracy, zależy oczywiście od tego, co robimy. Każdy z tych obszarów można przesuwać. Na przykład, jeżeli złapię za granicę między obszarami, to wtedy mogę taki obszar przesunąć i zobaczyć, co jest w panelu info. Nie mogę go przesunąć niżej, dlatego że tutaj najeżdżam na granicę kolejnego obszaru, która mi przeszkadza. Okay? Tak samo mogę tę granicę obniżyć w dół i wtedy mogę złapać za górę i zjada wtedy trochę niżej. Widzę tutaj ostatnio wykonane operację. To jest taki log operacji jakby. Mam także w tym oknie logo Blendera, które jeżeli kliknę, to zobaczę nagłówek, ten taki splash screen. Widzę także wersję Blendera, każdy fachowiec od razu patrzy w to miejsce i widzi, jaka jest wersja, a później jest ilość wierzchołków, ścian, trójkątów, obiektów, lamp oraz zajętość pamięci oraz nazwa ostatnio zaznaczonego obiektu. Ta nazwa zaznaczonego obiektu jest także tutaj. Po lewej stronie znajduje się panel. W tym panelu widzimy także zakładki, które można poklikać. Które przełączają mnie do różnych innych zestawów narzędzi, każda z tych zakładek może być przez nas zwinięta. Można także te zakładki przesuwać, łapiąc za ten uchwyt, który jest po ich prawej stronie. To przesuwanie jest bardzo proste, wszystko to robię lewym klawiszem myszy. Rozwijać takie panele można także wciskając klawisz A. Klawisz A powoduje ich rozwinięcie albo zwinięcie. Klawisz A działa także w widoku 3D, zaznaczając lub odznaczając wszystkie obiekty. Nigdy go nie trzymam, ponieważ wtedy pojawia się nieprzyjemne migotanie. Wystarczy go raz wcisnąć i puścić. Zaznaczone obiekty widać także w oknie outlinera, jako takie, które mają takie kółeczko tutaj. Tak samo mogę kliknąć lewym klawiszem myszy w oknie outlinera, aby pojedyncze obiekty pozaznaczać. Mogę także przesuwać te panele, łapiąc za granicę pomiędzy nimi i wtedy widzę, że taby na przykład tutaj się bardzo deformują, stają się nieczytelne. Niestety na to nie ma prostej rady, trzeba po prostu taki panel rozciągnąć. Mogę w takim panelu również przypiąć któryś z paneli po to, aby on został wtedy, kiedy przełączę się na inny panel. Jak widzę, te panele małe zostały przypięte i teraz są obecne na każdej zakładce, którą tutaj sobie wybiorę. Oczywiście, jeżeli odepnę go przez Shift i lewy klik, w tym momencie taki panel z danej zakładki znika i jest po prostu tylko tam, gdzie naturalnie się znajdował. W oknie Outlinera Mam sporo różnych elementów, które normalnie są widoczne dopiero wtedy, kiedy takie okno mocno rozciągnę. Jeżeli to okno jest przysunięte do brzegu, jest niewielkie, to mogę zawsze wcisnąć środkowy klawisz myszy, na przykład na elemencie, który chcę zobaczyć i przesunąć. Środkowy klawisz myszy pozwala przewinąć elementy, które są schowane. Tak samo mogę zrobić tutaj. Oczywiście mogę również pociągnąć tym paskiem przewijania. Tak samo jest tutaj. Środkowy klawisz myszy przewija ten panel, przewija również panel z guzikami, jeżeli się nie mieści, ale najlepiej ustawić sobie te panele w taki sposób, aby pasowały do widoku i aby nie trzeba było ciągle przesuwać, na przykład tak jak teraz. Pozwijam panele, które były rozwinięte, i teraz widzę tutaj ładną listę elementów. Można ten widok, który tutaj mam, wzbogacić również o dodatkowy panel, który jest po prawej stronie, jest ukryty pod takim znaczkiem plusa. Jeżeli zwinę oba te panele to zamiast nich pojawią się takie znaczki z plusikiem, i wtedy można nacisnąć ten plusik, aby panel przywrócić do jego normalnej szerokości. Można także zwinąć panel z nagłówkiem okna. Ten nagłówek to jest ta listwa, która znajduje się w tym momencie tutaj na dole, ale na przykład w Outlinerze znajduje się ona na górze. Zwinięcie takiego nagłówka powoduje, że nagłówek znika, i wtedy zamiast niego pojawia się taki plusik. Podobnie dzieje się w widoku 3D. Mogę zwinąć ten panel, łapiąc za jego granicę i rozwinąć, naciskając plus. Oczywiście odpowiednią granicę przesuwając, mogę zmienić obszar, szerokość obszaru. Teraz, jeżeli chcę podzielić taki obszar na przykład na dwa widoki 3D, wykorzystuję narożnik. Narożnik górny prawy albo dolny lewy. W każdym oknie jest taki narożnik. Proszę zobaczyć. Jeżeli najadę na niego myszką, w tym momencie ten narożnik powoduje, że myszka zmienia swój kształt na taki plusik. Jeżeli teraz kliknę tym plusikiem w trójkąt narożny. I przeciągnę mysz poziomo w kierunku środka okna, to dodam podział. Tak się to robi. A więc najeżdżam myszą w ten narożnik, naciskam lewy klawisz myszy i trzymam, a następnie delikatnie przesuwam mysz poziomo. I to powoduje wstawienie kolejnego podziału. Jeżeli chciałbym taki podział usunąć, robię podobnie, tylko w drugą stronę. Najeżdżam myszą na taki narożnik, naciskam lewy klawisz myszy i przeciągam w stronę granicy obszaru. I w tym momencie, gdy już tę granicę przekroczę, włącza się tryb łączenia widoków. I teraz myszką wtrzymaną cały czas, wciśniętym klawiszem, mogę przesuwać sobie po tych widokach i przejeżdżając przez granicę, mogę decydować, który widok będzie połączony. Zniknie ten, który jest ciemniejszy. W ten sposób mogę te widoki połączyć. Jest to bardzo szybka operacja. Jeżeli zdarzy mi się taka sytuacja, mogę ten widok z powrotem bardzo łatwo podzielić. Najeżdżam myszą tylko na narożnik, naciskam lewy klawisz, ciągnę w dół, aby wstawić poziomy podział, i ten poziomy podział ściągam aż na sam dół. Jeżeli wtedy ustawię sobie widok tak jak tutaj, no to mam już podział taki, jaki chciałbym mieć na przykład, ale okno, które tutaj mam, to jest wszędzie timeliner. W związku z tym wykorzystam guzik zmiany widoku to jest ten guzik w tym widoku Powinienem mieć widok 3D. W tym obszarze powinienem mieć widok Outlinera, znaczy timelinera. To jest właśnie ten, który teraz jest wybrany. Tutaj powinien mieć Outliner, a więc wybieram sobie Outliner, a tutaj powinien mieć Properties. Mam już przywróconą scenę do prawie takiego widoku jaki chciałem mieć. Jedynie ten pasek nagłówka w Outlinerze jest na dole. Chciałem, aby był na górze, więc klikam gdzieś na tym pasku prawym klawiszem i wybieram polecenie Header Flip to Top. Mam go już na górze. Jest to taki sam widok jak na początku, z jedną drobną zmianą. Ciekaw jestem, czy zauwa zauważyliście jaką. Jeżeli ktoś wie, może napisać mi w komentarzu. Istnieje również sposób podziału takiego okna na cztery widoki. Można to zrobić na przykład tak, że podzielę sobie każde z tych okien na cztery. Jest to taki statyczny podział, trwały. Okay, Działa w ten sposób. Już się podzieliły te okna. Mam cztery. Ale można również zrobić inaczej. Można dowolne takie okno 3D podzielić na 4, wciskając specjalny skrót klawiszowy. To jest Ctrl-Alt-U. I wtedy mam tutaj rzeczywiste 4 widoki, bez jakichś wyraźnych granic między nimi. Jeżeli teraz połączę sobie te widoki, na przykład w taki jeden duży i teraz dam Ctrl-Alt-U, to teraz również mam podział, bez nagłówków tym razem. Jest to jednocześnie podział, w którym wspólna jest od razu ta belka, która zawiera mój nagłówek. Tak to działa? W zależności od tego, kto chce pracować w takich czterech widokach albo w pojedynczym, użycie tego klawisza powoduje, że one się będą zmieniały. Istnieje także możliwość odpięcia danego okna i ustawienia go jako osobnego. W tym celu trzeba wcisnąć klawisz Shift i kliknąć w ten narożnik. Jeżeli to zrobię i spróbuję przesunąć mysz, w tym momencie, w pewnym momencie nastąpi odpięcie okna. To okno zostanie odpięte, będzie osobnym oknem, które mogę ustawić sobie w jakimś innym miejscu. Jeżeli mam dwa ekrany, na przykład to na innym ekranie, I wtedy mogę mieć dowolny zestaw narzędzi w osobnym oknie. To są osobne okna blendera, które można używać do zarządzania programem. Proszę bardzo, tak wyglądają. Mogą się przydać, jeżeli potrzebujecie więcej przestrzeni lub więcej narzędzi. Teraz je pozamykam normalnie X -em. i mam sporo tam wszystko po Taki układ okien można sobie zapisać pod własną nazwą i używać w razie potrzeby. Jest kilka takich zestawów, mam je tutaj w menu widoków. Tutaj są default 001, zdefiniowany zestaw na przykład taki. Proszę zobaczyć, że tutaj wszystko znikło tak naprawdę, ale to może być dlatego, że ten widok jest teraz zmaksymalizowany, więc wcisnę shift-spację, aby przywrócić chociaż menu i wtedy mam tutaj back to previous. W tym momencie no niestety wróciłem nie tam, gdzie chciałem. Ten widok jest niestety teraz troszeczkę niefajny. Mogę wybrać także inny zestaw widoku, ten wygląda w taki dziwny sposób. A więc tutaj mam coś znowu dziwnego. Jeżeli coś takiego mi się zdarzy, należy wyjść z tego widoku w sposób następujący. Najpierw sprawdzam Shift Spacja. Czy przypadkiem nie mam gdzieś tutaj zmaksymalizowanej części widoku, jeżeli tego nie ma, wtedy mogę podzielić taki widok na kawałek jakiś i w jednej części wstawić sobie panel o nazwie info. W tym panelu info mam log z ostatnio wykonanych operacji, ale mam także to swoje standardowe menu, w którym są również nagłówki związane z kolejnymi widokami. Takie widoki zapisane pod jakąś nazwą mogę łatwo usunąć. No i tutaj znowu musiałbym wtedy przywrócić sobie ten panel info, usunąć również ten widok, ten. No i teraz wróciłem do kilku takich podstawowych widoków. Tutaj również widzę, że będzie potrzebny panel info który usuwam. I teraz mam już tutaj standardowy zestaw widoków predefiniowany, w którym na przykład mam animację. To jest zestaw widoków potrzebny do animacji. Tutaj jest zestaw potrzebny do motion trackingu. Tutaj jest zestaw potrzebny do edycji wideo, zestaw potrzebny do robienia gier. No i jeszcze innych kilka. Na przykład do programowania. Proszę bardzo. że tym zestawem jest zestaw default. Mogę sobie stworzyć kopię takiego zestawu np. z otwartymi panelami. One otwierają się po naciśnięciu N oraz T. Znaczy tylko, że nacisnę ten plusik i mam od razu zestaw o nazwie default 001. Mogę nazwać go na przykład domyślny. Samą konfigurację programu mogę znaleźć w menu File. Dostępnym w tym głównym panelu info: File, User Preferences, i tutaj jest otwarte okno z konfiguracją. To jest konfiguracja, która jest omówiona w osobnym tutorialu. Taką konfigurację mogę także wyświetlić w dowolnym oknie. Mam tutaj coś takiego jak guzik zmiany widoku, i jest tutaj również User Preferences, a więc mogę mieć w głównym widoku konfigurację. Mogę także mieć tę konfigurację w dowolnym innym oknie. Aby szybko włączyć widok 3D, mogę nacisnąć klawiszę Shift F5. Od razu jestem we właściwym widoku. Aby taką konfigurację zdefiniowaną przez nas zapisać, należy wybrać opcję z menu Save Startup File. W tym momencie Blender zapisze konfigurację widoku, łącznie ze wszystkimi zaznaczeniami, ustawieniem tego widoku, szerokością paneli i całą resztą parametrów. Jeżeli zmienialiśmy coś w samej konfiguracji, trzeba pamiętać o tym, aby zapisać ustawienia konfiguracji użytkownika. To są dwie różne rzeczy i Blender sam z siebie tego nie zapisuje, chyba że mu ukażemy. Ok. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak mi się wydaje. A więc dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.